Hej wszystkim, ja jestem Boba i witam was w kolejnym odcinku z Valheim. Jak widzicie, zbliżamy się tutaj już do nowego biomu. Następny biom tuż po bagnach. To są właśnie góry. To są właśnie góry śnieżne. Przygotowałem sobie, zobaczysz, 10 potek rozgrzewających miód pitnych, które chroni przed wychłodzeniem. Odwiedzam obrażeń odporny na mróz. I to wydaje mi się, że jest podstawa, żeby tu wejść, bo pamiętam, że jak wcześniej z ziomeczkami chodziliśmy sobie po tym biomie, czy też właściwie obok niego, to trzymaliśmy obrażeń od mrozu. Jeśli chodzi o to, że nie mam... Jeśli chodzi o brak kamery, to wybaczcie, ale niestety rozładowała mi się. Jak tylko włączyłem nagrywanie, wszystko miałem przygotowane, zobaczyłem właśnie, podłączyłem kamerę i automatycznie mi się wyłączyła i zobaczyłem, że mam 0% baterii w telefonie. Przez co niestety, ale ten odcinek będzie bez kamery. Mógłbym oczywiście go nagrać później, ale nie zdążyłbym go najzwyczajniej w świecie wrzucić i obrobić na czas, żeby mi YouTube zrenderował na 2,5K mniej więcej. Albo przynajmniej na Full HD. Dlatego jest nagrywany bez kamery, wybaczcie, ale następny już będzie z. Okej, i teraz po wejściu na góry powinniśmy za chwilę otrzymać obrażenie od mrozu, zaraz zobaczymy. Jesteśmy w górach. Czy faktycznie to się coś zmieni? Tak, mamy marznięcie, jak widzimy, jak widzicie, i trasa zdrówka. Teraz już wypiję to. Tu mam odporność. No i pięknie. Mam jeszcze przy sobie kilka skór trolla oraz oczu szarła. Jak widzicie, zapomniałem to wyrzucić w cholerę i przez to... Nie wiem, jak będzie mi brakować po prostu miejsca, to powyrzucam. No i mamy zwykłe drzewa jodły, zobaczcie. No i ten biom jest dosyć malutki, dlatego tutaj na razie sobie przejdę. Jeśli nic ciekawego tutaj nie znajdę, po prostu tepnę się tutaj. W to miejsce przy naszej pierwszej chatce i tam zobaczymy. Bądź wejdziemy tutaj gdzieś. Mamy wilki, zobaczcie, pierwszy nowy mob. Oho, on bije dużo. Jak na zbroję, jak na pewno zbroję żelazną, to naprawdę bije dużo. O proszę, mamy skórę wilka, mamy wilczy kieł. Widzieliśmy tam jedno nowe łóżko, odrobimy też z nich mięso, no spoko. To jest to właśnie taki odcinek tuż po pokonaniu bossa na poprzednim biomie, żebyśmy zobaczyli sobie, co i jak tutaj się znajduje. I po prostu poza odcinkiem ja oczywiście już po tych itemach. Zobaczymy jeszcze oczywiście, co możemy robić z tych wszystkich rzeczy tutaj na tym biomie. I poza odcinkiem oczywiście po farmie sobie, wiadomo, surowce klasycznie i tak dalej, i tak dalej. Wszystko w czasie. Na razie sobie pobiegajmy, zobaczmy, co nas tutaj czeka, co możemy tutaj zdobyć. Tu mamy jodły tylko. Tak patrzę, czy po prostu nie mamy jakichś nowych tutaj drzewek. No i kolejna rzecz jest taka, że... Możemy w końcu użyć tej kości pomyślności, tylko to jest, to mi automatycznie zakłada jako dodatkowe właśnie akcesoria, przez co tracę ten udźwig dodatkowy, ale w razie czego zawsze mogę coś wyrzucić. Nawet mogę wrzucić skóry trolla, bo są mi kompletnie niepotrzebne, mogę to wyrzucić, trzeźwia też, bo mam ich pełno. Oczy szarła jeszcze zostawię na chwilę obecną. Przydają się zdecydowanie na chwilę obecną, bo to możemy robić jakieś właśnie teleporty, jakieś inne rzeczy ciekawe, jak na przykład potki właśnie na mróz i tak dalej. Muszę cały czas tylko kontrolować ten miód pitny, rozgrzewający, żeby faktycznie zawsze mieć tą odporność na mróz. Więc tak, po tych górach całkiem ciężko się chodzi, no i zobaczymy, o co chodzi z tą kością pomyślności. Tam Hugin nam wspominał, że ona wykrywa srebro, ale czy zostanie jakieś powiadomienie, czy ona zacznie jakoś, nie wiem, zaraz piszczeć, krzyczeć, czy coś takiego? Jest kolejny wilk, spoko, spoko. Wilki chciałbym poubijać. Oho, chodź tu wilku. Ciekawe, jak z łuku bym strzelał w tego wilka. Całkiem mocno i chyba wydaje mi się, że tak będzie nawet lepiej je zabijać. Okej. Pięknie. Kolejny wilk padł, mamy trofeum wilka. Wiem, że wilki bodajże da się tu oswajać, jeśli dobrze pamiętam. Możemy sobie w sumie użyć mocy. Zawsze tą odporność warto mieć. Bo nie wiem, co tak naprawdę jeszcze tutaj mnie czeka w tym biomie. Dalej mam tę kostkę rzeczy odpaloną, ale jak widzicie, nic się nie dzieje. To jest jakaś nowa skałka, czy mi się wydaje? Tak, to jest złoże obsydianu, okej. Zobaczmy. No i pięknie, mamy obsydian. Kilka sztuk. Fajnie, potem jak wrócimy do tego bazy, zobaczymy oczywiście, co tam się nam porobiło z tym. Znaczy, co nam to daje? Może w taki sposób bardziej? Obsydian brzmi całkiem ciekawie, jeśli mielibyśmy się, wiadomo, porównać to do Minecrafta, to w Minecrafcie to jednak jest surowiec, z którego nie można robić narzędzi, ale można go używać jako
narzędzia, jako po prostu budulca bardzo wytrzymałego. A jak będzie tutaj jeszcze, nie wiem, zobaczymy. Na razie pójdźmy dalej. Poszukajmy czegoś jeszcze. Niestety ta część, cholera, tego lasu może być mała. O kurde, a to co to jest? Co to ma być? Drakony. O matko. Czy ja dam radę je pokonać? Na pewno z łuku muszę. Nie no, dosyć mocno dostaję w sumie, ale... Chyba jeden leży, ale jest jeszcze jeden. Cholera jasna, muszę zjeść dżemku. Jakoś super mocno na szczęście nie biją. Nie ukrałem, że chciałbym zlutować, bo zaraz mi te itemy pouciekają z nich. Okej, gruczu zamrażanie, zobaczcie, możemy zrobić z tego lodowe strzały. Fajnie, fajnie, spoko. Raczej na bossa mi się tej lokacji nie przyda, bo skoro tutaj są takie lodowe rzeczy, to on też pewnie będzie jakimś lodowym smokiem. Jak widzieliśmy w poprzednim odcinku, że to będzie chyba raczej smok. Czyli z tych drakonów po prostu to gruczoły zamrażanie, nic ponadto. Okej. Fajnie, spoko, rozumiem. Wejdźmy wyżej jeszcze. No i wszedłem, zobaczcie, moi drodzy, na sam ten szczyt, ale tutaj nic kompletnie nie ma. Nie znalazłem ani srebra, ani nic. Nie wiem, ta kostka, ona powinna wskazywać właśnie te rzeczy, ale nic kompletnie nie pokazała mi na chwilę obecną. Jak mówię, mamy to jodło, ona jest taka przymrożnie... Spróbujmy zbić, zobaczmy może, czy coś będzie z tego, czy nie, czy po prostu zwykłe drewno. Zwykłe drewno, okej. Czyli jodły tutaj to są po prostu najzwyczajniej w świecie jodły i tyle. Tu jest kolejny drakon, jak widzicie. Nie, ślizgam się. Kurde, bela. O matko. No nie. Ła, nie bij, kurde, typie. Oho, co to było? Przez chwilę coś mi się wydarzyło, że coś się zepsuło, ale dobra, jest okej. No tak, z nich tylko co gruczoły, nie, i spadło to na dół, najgorzej. No widzicie, no ten łuk jest mocarny w porównaniu do poprzedniego, jak ja tutaj kurde ledwo wszedłem na tę lokację i tak mocno je bije po głowie, to jest naprawdę ostro. Ja bym jeszcze pokopał troszeczkę tego obsydianu, zobaczył, czy może być faktycznie przydatny, mega przydatny jakoś. Z całkiem sporo go w sumie leci, to jest obsydian czy nie? Nie, to jest zwykły kamień chyba. Smutne jest tylko właśnie to, że cholera żadnego srebra nie znalazłem, nie? Będę musiał chyba iść na jakiś inny biom. W sensie, oczywiście na jakąś inną górę po prostu, o tak. Jak mówię, mamy jeszcze górę tutaj, koło naszej starej chatki. Jest całkiem spora chyba nawet. No nie, no tutaj raczej nic nie będzie. No to moi drodzy, co? Ja się zbieram powoli. I wyruszam na ten, na kolejnego bioma i za chwilę się po prostu widzimy. Okej, okay, zobaczcie, jestem tutaj, w tym miejscu, teraz powinienem już iść tam. Straszna mgła jest na chwilę obecną, wybaczcie, ale... Niestety taka pogoda, nie mogę też zbytnio długo czekać i liczyć na to, że coś się stanie. Będziemy sobie nawet spokojniejsi, bo tu jest właśnie kolejny biom, ten górzysty. Okej. Okay. Co i góry, zobaczcie. Jest jakieś lepsze wejście tutaj na górę, czy nie bardzo? O! Co to było? Co to jest? To jest ta kostka cała? Gdzieś tu srebro niedaleko jest? O, nareszcie ten zszedł przynajmniej. Tam mgła schodzi powoli. Co to miało być? Co tak świeciło? Przez chwilę tu gdzieś świeciło coś. O! W tą stronę? Gdzieś tutaj mi to krzyczy. Okej. Już ciszej. Gdzieś to chyba strona bardziej. Tu też nie. O!
Tutaj pode mną? A ty skarb, dobra, widzę, srebrny naszyjnik cenny, zobaczcie, o! Czyżby to było do handlarza po prostu? Wiecie co, ja zniszczę tu skrzynkę, może... Tak, okej. Czyli rozumiem, czyli ona też faktycznie wykrywa skarby. No spoko, czyli jak mamy takie krzyczenie, pikanie, to po prostu mamy gdzieś pod sobą jakiś skarb przy okazji też. Okej, no to fajnie, fajnie, bardzo fajnie. Ciekawe, czy to właśnie działa też, mam nadzieję, że to działa też w innych biomach, nie tylko tutaj. Bo to jest, to są realistycznie, to chociaż ciężko powiedzieć, nie? No na razie idźmy dalej, spróbujmy właśnie tutaj wejść gdzieś na górę, znaleźć w końcu jakieś srebro. Chciałem w tym odcinku jeszcze znaleźć srebro, przetopić je. Chciałem zobaczyć co, tak naprawdę wszystkie rzeczy, jakie możemy robić. Tak, żeby wiecie, mieć jakieś tam pokłady do tego, co będę musiał robić poza odcinkiem, aby faktycznie mieć ten progres kolejny. Spróbuję sobie obejść troszeczkę dookoła. Poszukać czegoś tutaj jeszcze, wiadomo, jakiegoś srebra może gdzieś na obrzeżach tych gór. Przydałoby się w sumie, gdyby tutaj coś takiego było. Zastanawiam się, oczywiście zrzuciłem z siebie też, przy okazji byłem w domku, żeby się przespać i tak dalej. I zrzuciłem z siebie ten obsydian, który faktycznie był też troszeczkę ciężki. Mamy kolejnego wilka, zobaczcie. Z całkiem dużej odległości mnie zobaczył. Oho. Okej, pięknie, pięknie. Załóżmy kolejne strzały. Skóry wilka zbieram wszystkie. Nie wiem, czy mogę coś z nich robić, czy nie. Na pewno, skoro od poprzedniej skór z dzika, czy też z jelenia można było coś robić, to też tak zakładam, że może z tego też coś da się ukleić. Ta część właśnie tych gór faktycznie na dole od naszego pierwszego domku jest dużo większa, nie? Jak nie spodziewałbym się tego przy, wiadomo, tej takiej pierwszej mniejszej wyspie, to jednak no faktycznie jest naprawdę spora. Ta część gór, tylko no... dalej nie znalazłem srebra, no smutno mi. Ciekawe ile zajmie mi szukanie takiego srebra, cholera jasna. O! Jest? Coś jest? Gdzieś tu przed chwilą wykrywał mi ta cała kostka. W tą stronę? Tak, chyba w tą. Tutaj chyba. Pode mną. Zobaczmy. Jest, moi drodzy, dokopałem się, żyła srebra. Tak jest, nareszcie. Czyli pod tym cholernym kamieniem ta żyła jest. Ciekawe jak duża, ile mogę stąd wykopać tej żyły. I tak patrząc cholera jest na moją wytrzymałość kilową, to mi się skończy, zanim by wykopię pewnie całą tą żyłę. Jak, szczerze mówiąc, podoba mi się cała ta mechanika. Nie jest taka zła, jest naprawdę ciekawa z tym wyszukiwaniem srebra. Tak, wydaje mi się, że na dłuższą metę może być wręcz irytująca. Chodzić po całej lokacji, szukać tego srebra, potem przebijać się przez kamień, dopiero żeby dokopać się do srebra, no będzie to troszeczkę irytujące. Tak jak mówię, no Valheim jest naprawdę genialnym survivalem, naprawdę przyznam, że jest bardzo, ale to bardzo świetnym survivalem. Ale jeśli mam być w 100% szczery, osobiście według mnie średnio nadaje się Valheim do gry solowej. Po prostu. Ta gra, mam wrażenie, została stricte zrobiona pod koopa. Dlatego jeśli faktycznie macie zamiar grać samemu, to raczej albo
życzyłbym po prostu cierpliwości i niepoddawania się. Albo po prostu faktycznie poszukać sobie jakiegoś kompana do rozgrywki, bo może być naprawdę mega, mega ciężko bez tego. Samo to przetapianie, samo w sumie robienie wszystkich po kolei rzeczy samodzielnie w pojedynkę zajmuje ogromną ilość czasu. I tylko najlepsze jest to, że nie da się tego w żaden sposób przeskoczyć. Po prostu się nie da. Mamy rudę srebra, pięknie. To trzeba będzie przetopić, o ile w ogóle będę mógł przetopić to. Nie mogę nawet tego podnieść, bo nie mam miejsca, jest za ciężko wszystko w moim ekipunku. Muszę powyrzucać część rzeczy, oko szare wyrzucę na razie. To też wyciepię. Coś jeszcze mógłbym w ogóle stąd wyrzucić, czy nie bardzo? No nie bardzo. Drewno mogę jeszcze wywalić w sumie. Mam troszeczkę miejsca, mogę pozbierać. Chcę na razie zobaczyć ileś tam tej rudy seba, ile się da, żeby tylko zobaczyć, co z tego się robi. Kończy mi się znowu miejsce, ale wiecie co, ja wyłączę sobie po prostu najzwyczajniej w świecie to tylko i założę sobie możliwość podnoszenia większej ilości rzeczy. Bo i tak czy siak wybiję sobie to sobie i będziemy raczej wracać do naszej chatki, bo tutaj już raczej nic innego ciekawego nie znajdziemy. Kopnę tylko jeszcze dalej, zobaczę czy faktycznie nie ma więcej srebra. Tu jest jeszcze jakieś tylko srebra. Cholera jasna, drakon, pajacu, nie denerwuj mnie. Snajper, weź, pięknie. Tu coś jeszcze kawałek serwa jakiś jest, zaraz to wykopiemy. Kolej mi się kilof nie skończy, prawdopodobnie się za chwilę skończy. No i niestety nie trafiłem, trafiłem w kamień przed. No trudno, moi drodzy, dobra. To jest moment, w którym będę wracał prosto do obozu. Do swojej tak naprawdę siedziby. Spróbuję przytopić sobie te srebra, zobaczymy co z niego można robić i faktycznie co jeszcze można robić poza tym. Z skurwilka, z kółwilka, czy z gruczołu zamrożenia można zrobić coś jeszcze, czy tylko i wyłącznie strzały. No i cóż, ja poza odcinkiem jeszcze będę musiał pochodzić sobie po dungeonach tutaj na bagnach, pozbierać trochę łańcuchów, żeby zrobić miech, ulepszyć znowu kolejny poziom kuźni. I cóż, i zacząć robić powoli kolejny ekipunek, jeśli faktycznie będzie taka możliwość. No i dalej, moi drodzy, powróciłem do bazy, jak widzicie. Jestem tu już w bazie, tutaj byliśmy... Przed chwilą zapomniałem po prostu, że ze srebrem nie można się tepać, dlatego z tego domku nie tepnąłem się, tylko musiałem dryłować z buta kawał drogi. Anyway, to jest wszystko, co zrobiliśmy. Troszeczkę obsydianu jeszcze pokopałem. Zobaczcie, mamy 5 tych gruczołów, mamy kły, mamy trofeum wilka, mamy skóry oraz mamy rudę srebra. Teraz mam nadzieję, że można normalnie przetapiać. Można jak najbardziej. Świetnie, niech się przetapia. Zobaczymy, co z niej będziemy mogli robić. A poza tym tutaj mamy kolejne rzeczy. Czy tutaj coś możemy tutaj na przykład zrobić w kuźni, czy nie bardzo? W kuźni chyba nie, potrzebujemy srebro, nieważne. A wy na stole, że myślicie, możemy robić lodowe strzały, jak widzicie. Fajnie, zadają 52 obrażenia od mrozu. Strzały z obsydianu można robić. O, to jest naprawdę świetny odłamek ciemności. 52 przebicia. O matko, zobaczcie, jak ja użyłem teraz obecnie krzemiennych, to naprawdę potężne strzały, są mocarne. Będzie trzeba podrobić tego obsydianu porobić, tylko problem w tym, że piór już nie mam. Muszę wymyślić jakiś konkretny sposób na wykorzystanie tych piór. Mamy pelerynki po prostu ze skóry jelenia oraz ze skóry trolla, nic poza tym. Mamy kufel, krzemienną włócznię, okej. A tu się srebro już przetopiło, jedno możemy podnieść. Pyk, proszę bardzo, kamizelka z wilka. Okej. Pelerynka z wilczego futra, kiełdraugra. Srebrny miecz. Proszę bardzo, moi drodzy, mamy kolejną pelerynę już. Pelerynka z wilczego futra. Pancerz 1, odporny na mróz od razu na wjazd. Pięknie, musimy potek używać. Ej, to sztos, trofeum wilka srebrny. To nawet będę mógł zaraz zrobić. Od razu będę mógł to zrobić, nie będę musiał się martwić potkami już na ten, na odporność na mróz. Patrzcie, proszę bardzo. No to lecimy. Od razu zobaczymy sobie, jak to wygląda. Co tu jeszcze potrzebowałem do tego? Trofeum oraz skóry. Mam akurat. Udało się troszeczkę pozdobywać. No i proszę bardzo. Teraz z wilczego futra. Nyk. Można zagrywać. Widzicie, potrzebujemy skóry. Daje nam więcej pancerza. Będę chciał to zrobić zdecydowanie. No i proszę bardzo. Zakładamy sobie od razu.
pelerna z wilczego, wilczego futra. Kozak, świetnie. To już możemy sobie dołożyć do tego. Do skrzyneczki. Tutaj możemy zebrać, potem wpakować i patrzmy dalej, co mamy. Kamizelkę z wilka oraz spodnie z wilka. Patrzymy, wilcze kły, jak widzicie. Pancerz 20 daje, to na plus 4 daje też pancerz 20, to jest już na plus 4 ulepszone. Jeśli chodzi o wytrzymałość, też ma 1000, ciężar 15, czyli jest tak samo ciężka jak żelazna, ale jest, ma więcej pancerza na start od razu. Co jest akurat fajne. Tu potrzebuję łańcuchów, cholera jasna. Ojej, będę musiał podrobić te łańcuchy, czyli będę musiał jeszcze na bagna pochodzić. Tak się muszę zdobyć sporo żelaza jeszcze. No i proste łańcuchy, nie? Łańcuchy zdecydowanie mi się przydadzą. No i będzie trzeba też pozbierać troszeczkę hajsu. Kiełdrałkę, zobaczcie. 20 srebra, 10 mazi, 2 skóry jedynie na starą korę. To ma przybicia 47 i jeszcze 5 od trucizny od razu wbudowane. Bo jest. Prądamy niego przez niego łuku. Będzie on dużo lepszy. Zdecydowanie będzie to mocarny łuk. Okej, fajnie. Mamy też topór bitewny. To jest nie, to jest żelaza. Aha, no rozumiem. Czyli zamiast żelaznego topora powinien zrobić topór bitewny wcześniej. Zepsułem, no ale trudno. Nie ma problemu, będę mógł to jeszcze zrobić. Okej, ale to z tego co widzę, to możemy jeszcze zrobić ewentualnie srebrny miecz, który, zobaczcie, ma obrażenia cięte 75 oraz duch 30? A, no tak, zapomniałem, przecież na magnach. Na bagnach wieczorami są duchy. Ja nie walczyłem z tym duchem, tylko po prostu od niego uciekałem. Wydaje mi się, że to może być przez to, że nie posiadałem. Znaczy, że pewnie z normalnej broni nie mógłbym go zabić. W następnym odcinku to przetestujemy sobie, zobaczymy, na czym to polega. Bo jeśli coś z duchów ciekawego leci konkretnego, to warto by było je też powybijać w nocy. Poza tym mamy włócznie z kłem, zobaczcie, daje 70 przebicia. Nic ciekawego. Srebrny miecz trzeba będzie zrobić. Obrażenia cięte 75 to jest naprawdę dużo. Tylko trzeba 40 srebra i pewnie jeszcze 10 razy tyle na ulepszenie. Najgorzej. Hełmu lepszego nie możemy zrobić z wilka, niestety, na chwilę obecną. Mamy tylko żelazny hełm. Okej. Spoko, spoko. I tak mamy go na plus 4, to nie ma problemu. Mamy też srebrną tarczę. Możemy sobie wybrać styl nawet. Łomatko. Ej, no fajnie, fajnie. A do innej tarczy też możemy? Aha, możemy. To nawet nie wiedziałem, że można. No spoko. Czyli w porównaniu do puklerza, zobaczcie, siłę blokowania ma znacznie wyższą, a siłę parowania jeszcze wyższą. Premier za parowanie 1,5 razy. Okej. Jest też cięższa odrobina od poklerza z brązu, wytrzymałości ma tyle samo. No ale zdecydowanie lepsza siła blokowania, to i tak trzeba będzie to zrobić. Okej, no to mamy już jakiś tam pomysł, co trzeba robić. Musimy zdobyć sporo srebra, nawet bardzo dużo srebra. 40 na zrobienie całego seta. Bo już pelerynę mam. Kolejne 20, czyli 60 już na łuk. Jeszcze na miecz trzeba 40, plus jeszcze ulepszanie. O matko, to jest 300 srebra trzeba będzie zebrać. A, jeszcze tarcze. Okej. Okej. No fajnie, a coś jeszcze mi zostało poza tym, tak by the way? Bo tak też nie przyjrzałem się dokładnie tego wszystkiego. Ireniomet to już mieliśmy. Dziwne, że w sumie nic poza tym nie ma. Bo tak naprawdę z żadnej broni, zobaczcie, nie mamy. Dobra, jeszcze może zanim skończymy odcinek, jedną rzecz chciałbym zrobić. Co, typnijmy się do handlarza, zobaczmy. Mam ten srebrny naszyjnik, nie? Chciałbym zobaczyć, ile będzie, ile w ogóle z niego hajsu dostanę. Tu jest do handlarza tepka. Głównie dlatego, że tam był jeszcze jeden item, którego nie kupowałem, a wydaje mi się, że on może być kluczowy do tego momentu gry. Handlarza mam, zobaczcie, tutaj obok. I też będę chciał sobie mniej więcej poza właśnie odcinkiem gdzieś po górach pobiegać, jeszcze poszukać tych skarbów, jeśli faktycznie będzie można je znaleźć. Hi there! Hello, handlarzu, haldorze. Zobaczcie, ma ciało Ymira. I to jest coś, czego nie mam kupionego i kosztuje 120, więc wydaje mi się, że to może mi się przydać zdecydowanie.
Sprzedałem srebrny silnik za 30, aż zobaczcie. Okej. Okay. No spoko, spoko, spoko. Czyli on daje nam sporo hajsu. Cóż, moi drodzy. Ja będę wracał do bazy w takim momencie. Zaraz sobie tam ogarnę, pójdę na bagno, zacznę czyścić, zbierać te wszystkie rzeczy. Łańcuchy spróbuję znaleźć. Spróbuję znaleźć sporo żelaza jeszcze. No i tam też się respią oczywiście kosztowności. Będę chciał pozbierać sobie te kosztowności, te bursztyny, rubiny, wszystkie po kolei i zacząć praktycznie już powoli zarabiać sobie hajsy i znowu wydać te hajsy na to ciało Ymira. No i cóż, moi drodzy, to by było tyle, jeśli chodzi o odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję serdecznie za oglądanie i widzimy się na kolejnych odcinkach na moim kanale. Pośladowych, zapraszam serdecznie. Na razie, trzymajcie się. Cześć.